28 grudnia około godziny 19 doszło do pożaru poddasza w domu wielorodzinnym numer 23 przy ulicy Bohaterów Getta w Bielawie. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa i zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy, Ostroszowic, Piskorzowa i Piławy Górnej. Dodatkowo zadysponowano zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Ząbkowic Śląskich. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia został silnie rozwinięty pożar poddasza budynku wielorodzinnego. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu 3 prądów wody na ognisko pożaru. Jeden prąd podano z drabiny mechanicznej i 2 prądy wody do środka budynku. Z budynku ogólnie ewakuowało się 11 osób, które w tym momencie przebywały w budynku. Na szczęście nikt nie doznał urazu ciała, nikt nie potrzebował pomocy medycznej. No, oceniać po tym, co uległo spaleniu, straty będą dosyć znaczne. Kominka. Akcja była trudna? Tak, ze względu na silnie rozwinięty pożar, mocne zadymienie, działania można nazwać, że były bardzo mocno utrudnione. Na szczęście w ciągu kilkunastu minut udało nam się stłumić pożar, a reszta działania już polegały na odymianiu budynku, sprawdzaniu jego dojścia do jakichś tam ewentualnych dalszych zarzewi ognia, gdzie ewentualnie jakieś tam mogły powstać w stropie budynku. Na czas działań całkowicie droga była zamknięta na odcinku ulicy Bohaterów Getta w stronę Pieszyc. Tutaj na miejscu całą działalność prowadziła policja. Na miejscu również obecne było pogotowie energetyczne oraz pogotowie gazowe. Po naszych działaniach obiekt został przekazany zarządcy budynku. Droga do Pieszyc była zamknięta na wysokości przejazdu kolejowego. Strażacy kierowali na objazd przez osiedle Włókniarzy, a następnie przez osiedle domków jednorodzinnych przy ulicy Wschodniej i Staszica. Przed godziną 23 strażacy zakończyli akcję gaśniczą i ruch na ulicy Bohaterów Getta odbywał się bez utrudnień.